Najdłuższe serie gier. Tomb Raider. Albo po prostu Tomb Raider. Pierwsza część przygód brytyjskiej Archeolog ukazała się w 1996 roku i z miejsca stała się wielkim hitem. Kolejne cztery gry wychodziły rok po roku. Niestety wydana w 2003 roku część o podtytule The Angel of Darkness była niezbyt udana. Z lepszymi i gorszymi odsłonami Tomb Raider był tworzony do 2008 roku, by następnie, po pięcioletniej przerwie, mógł powstać całkowity i dobrze oceniany reboot gry. Póki co ostatnia część, czyli Shadow of the Tomb Raider, ukazała się w 2018 roku. Przez 22 lata zostało wydanych 12 głównych odsłon, a wraz ze spin-offami czy mobilkami ukazało się łącznie 27 gier osadzonych w świecie Tomb Raider. Dajcie znać, która część tej serii jest waszą ulubioną.